Z tej strony Kacper. Monsieur Cuisine Smart, czyli najnowszy Lidlomix, już 4 kwietnia 2022 roku trafia do polskich sklepów Lidl. Ja swój egzemplarz sprowadziłem z Francji już w grudniu, więc po 4 miesiącach użytkowania zapraszam na jego pełną recenzję. Na początku zapraszam Was na oiut.pl, gdzie znajdziecie pisemną wersję tej recenzji w jeszcze bardziej rozbudowanej formie. Znajdziecie też tam wiele innych ciekawostek na temat internetu rzeczy, z którymi warto się zapoznać. Już w osobnym filmie omawiałem, jakie elementy znajdziemy w opakowaniu oraz w ogóle jak wygląda ten sprzęt, jednak no dla przypomnienia powiem, że w zestawie otrzymujemy oczywiście robota, jest też misa o pojemności 4,5 litra, z czego użytkowe są maksymalnie 3 litry. Wyróżnikiem jest tutaj też rączka do łatwiejszego trzymania, szczególnie jedną ręką. Do tego mamy nóż złożony z 4 ostrzy, który jest umieszczony na dnie misy, i zaczepiany jest za pomocą suwaka na spodzie. Poza tym mamy tu oczywiście pokrywę misy, mamy miarkę wkręcaną po środku pokrywki, jest też trzyczęściowa nakładka do gotowania na parze, która jest złożona z głębszego wkładu, tacki oraz pokrywki. Poza tym mamy koszyczek do gotowania wewnątrz misy, jest też motylek do ubijania, poza tym łopatkę z silikonowym elementem do wybierania resztek z misy oraz z haczykiem do wyciągania koszyczka do gotowania. Nie zabrakło tu także instrukcji obsługi. Obudowa Monsieur Cuisine Smart składa się z kilku elementów. Na przodzie mamy przede wszystkim dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8 cali i to na nim będziemy wyświetlali przepisy, przeglądali dostępne programy czy dostosowywali parametry gotowania. Pod nim jest pokrętło, które pozwala na przesuwanie treści, łatwiejsze dostosowywanie ustalonych wartości czy zatwierdzanie działań klikając na środku. Pomiędzy ekranem a pokrętłem jest jeszcze nazwa urządzenia. Od góry robota umieszczono złącza, w które wpinają się bolce odstające na spodzie misy. To właśnie one sprawiają, że cała misa poprawnie łączy się z robotem oraz pozwala chociażby na podgrzewanie. Na środku jest tu jeszcze miejsce na zaczepienie się noża, co w połączeniu z silnikiem pod spodem wprawia całość w ruch. Prawy bok urządzenia skrywa w sobie przełącznik zasilania, na tyle jest z kolei przewód, którego nadmiar możemy schować. Jeśli chodzi o wymiary, to urządzenie ma 47 cm głębokości, 28 cm szerokości oraz 27 cm wysokości. Dokładając do tego misę oraz pokrywkę, nowy Lidlomix urośnie do jakichś 37 cm, a wraz z nakładką do gotowania będzie to niemal 47 cm. Jeśli chcecie jednak umieścić robota pod meblami, to pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić kilka centymetrów luzu, żeby chociażby móc swobodnie zdejmować pokrywę. Maksymalna moc grzania w tym urządzeniu to 1050 W, co przekłada się na wytwarzanie temperatury od 37 do 130 stopni. Silnik z kolei ma moc 1000 W, pozwalając na uzyskanie od 125 do 5500 obrotów na minutę. Umożliwia to też ugniatanie chociażby ciast nawet z 1 kg mąki. Oczywiście w urządzeniu mamy też wbudowany moduł Wi-Fi, który zapewnia łączność z internetem, co pozwala na przenoszenie przepisów między smartfonem czy komputerem a robotem, a także zdalne sterowanie niektórymi funkcjami. Pojawią się tutaj też aktualizacje, więc warto sobie połączyć tego robota z internetem i warto to pamiętać, że obsługiwane są wyłącznie sieci 2,4 GHz, a podczas konfiguracji musimy zalogować się na konto Lidla. Przejdźmy do systemu. Monsieur Cuisine Smart to prawdziwie wielofunkcyjny robot. Do dyspozycji mamy w nim różne tryby i stworzone przepisy, z których możemy skorzystać podczas przygotowywania posiłku. Sam ekran główny jest podzielony już na kategorie przepisów i programu. Zacznijmy od programów, gdzie mamy dostępną wagę, za pomocą której możemy odmierzać wagi produktów. Podziałka jest tutaj co 5 gramów, co sprawdzi się raczej do takiego orientacyjnego mierzenia, a nie do ultraprecyzyjnego odważania. Waga ma tutaj funkcję tarowania, a maksymalny udźwig to 5 kg. Dziwne jest jednak to, że waga nie działa przed otworzeniem pokrywy w misie, co w przypadku poprzedniego modelu nie miało tutaj miejsca. Drugi tryb to ugniatanie, który sprawdzi się do różnego rodzaju ciast. Mamy też ustawienia własne, gdzie dostosujemy czas, prędkość, temperaturę oraz kierunek obrotu noża. Mamy też przypiekanie sprawdzające się chociażby do podsmażania mięsa czy cebulki. Jest gotowanie na parze, gdzie najpierw woda w misie się nagrzeje, a następnie zacznie się odmierzanie ustalonego czasu, gotując umieszczone w pojemniku produkty. Poza tym mamy gotowanie jaj z możliwością dostosowania wielkości ich oraz poziomu ugotowania. Jest sous-vide do gotowania produktów zapakowanych próżniowo. Mamy wolne gotowanie do potraw, które potrzebują więcej czasu na ugotowanie. Jest fermentowanie np. do serów czy jogurtów. Poza tym tryb turbo wydobywający maksymalną moc urządzenia do szybkiego rozdrabniania różnych produktów. Aktywuje się on wyłącznie po przytrzymaniu klawisza. Nie zabrakło tutaj także miksowania na purę sprawdzającego się chociażby do rozdrabniania ziemniaków. Jest smoothie rozdrabniające owoce i warzywa na gładkie koktajle.
Mamy gotowanie ryżu z ustawieniami dopasowanymi do uzyskania optymalnej twardości. Poza tym jest chociażby podgrzewanie wody np. do zalania herbaty oraz płukanie z dwoma trybami intensywności czyszczenia, co pozwala faktycznie usunąć większość zabrudzeń dzięki takiemu pulsacyjnemu obracaniu się ostrza z różną mocą w dwóch kierunkach. Przechodząc do przepisów, do dyspozycji mamy listę wszystkich przepisów z podziałem na kilka kategorii, które mają nam ułatwić poszukiwanie potraw. Po kolei są to sosy i dipy, zupy i dania jednogarnkowe, są sałatki, dodatki, przekąski, dania główne, potrawy dla niemowląt, napoje, jest one pot lub all in one, jest vegetarian and vegan oraz dania wegetariańskie i wegańskie, tutaj powtarzają się dwie kategorie z bardzo podobnymi nazwami. Podobnie jest w przypadku deserów, gdzie mamy też dwie kategorie. Są też wypieki, śniadania, kolacje, przystawki, kuchnia niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska, a na końcu jest zakładka nowy. Tak więc jak widzicie, niektóre kategorie się tutaj powtarzają. Niestety też dalej zauważam, że niektóre przepisy są podpięte nieprawidłowo, więc nie można też temu w 100% ufać. Od góry znajdziemy filtry, z których możemy skorzystać podczas dobierania potraw. Zdefiniujemy tutaj jedną z kategorii dań, które wymieniłem wcześniej. Są też składniki, które mają się zawierać w potrawie, a także czas trwania przygotowania oraz stopień trudności. Podczas ustawiania filtrów możemy też wybrać, czy chcemy korzystać z oficjalnych przepisów, czy ze wspólnoty, czyli przepisów utworzonych przez użytkowników. Obecnie jednak nie są tutaj widoczne żadne przepisy od innych osób, po prostu nie zostały one jeszcze zaakceptowane przez administratorów. Możemy też oznaczyć, że chcemy mieć do wyboru tylko przepisy z konkretnymi ocenami, dostępna jest tutaj skala 5-stopniowa. Możemy też wybrać tylko przepisy, które mają film, jednak no nie ma ich tutaj jeszcze zbyt wiele. W robocie mamy też funkcję sortowania przepisów od najnowszych lub najlepiej ocenianych, poza tym jest lupka, za pomocą której przejdziemy do wyszukiwarki przepisów. Pojawi nam się tutaj klawiatura, za pomocą której możemy wpisać konkretne potrawy, a robot po chwili je znajdzie w systemie. Gdy już wejdziemy w konkretny przepis, to od góry znajdziemy trzy kategorie wyświetlanych informacji. Są to składniki z możliwością dodania do listy zakupów, i wtedy taka lista pokaże nam się też na smartfonie. Poza tym jest instrukcja przygotowania oraz składniki odżywcze. Obok jest nazwa potrawy wraz ze zdjęciem, stopniem trudności, źródłem pochodzenia przepisu, liczbą porcji oraz oceną. W przypadku niektórych przepisów możemy też zmieniać sobie liczbę porcji, co skutkuje automatycznym przeliczeniem liczby składników. Bardzo fajna opcja i szkoda, że nie jest to jednak dostępne w każdym przepisie. Przy przepisie od boku znajdziemy jeszcze trzy opcje. Jest to dodawanie do terminarza tygodniowego, czyli takiego naszego kalendarza, gdzie możemy sobie rozplanować posiłki na każdy dzień tygodnia. Każdy przepis możemy też dodać i usunąć z ulubionych, a także udostępnić po zalogowaniu się na Facebooka lub Twittera. Na samym dole jest klawisz Rozpocznij gotowanie. On wywołuje start przygotowywania posiłków, wtedy na pełnym ekranie mamy każdy krok po kolei, i na przykład jeśli coś odważamy, pokazuje się od razu waga, jeśli coś rozdrabniamy, mieszamy, podgrzewamy, pojawiają się wartości ustalane przez twórcę przepisu, jednak no w większości możemy sobie je edytować i na przykład wydłużać czas mieszania. Każdy krok po wykonaniu możemy przesuwać po ekranie, oprócz tego są strzałki po bokach, a także będzie działało też pokrętło pod ekranem. Podczas przygotowywania posiłków, gdy korzystamy z funkcji grzania, robot będzie nas ostrzegał za każdym razem, gdy garnek zrobi się ciepły. Poza tym przy każdym z kroków możemy też podejrzeć pełne zdjęcie wykonywanej potrawy. Jest też dodawanie notatek do każdego z kroków, żeby na przykład pamiętać o wprowadzonych zmianach, na przykład w wydłużonym czasie gotowania. Klikając od góry możemy też podejrzeć, jakie są kolejne kroki, żeby chociażby przygotować sobie następne składniki. Bardzo fajne jest też to, że możemy sobie wyjść z przepisu, ale jednocześnie utrzymując gotowanie w tle. Wystarczy kliknąć strzałkę w lewym górnym rogu i potwierdzić, że chcemy zachować gotowanie. Wtedy na przykład możemy sobie poszukać innego przepisu, a gotowanie cały czas będzie w toku. Możemy też szybko wrócić do ekranu gotowania, klikając miniaturę przepisu, przy której mamy też czas pozostały do zakończenia danego kroku i taka miniaturka jest w lewym dolnym rogu. W menu głównym systemu od góry mamy też jeszcze kilka dodatkowych opcji. Zaczynając od lewej są tu ustawienia sieciowe, gdzie możemy sprawdzić połączenie z siecią. Druga ikona dotyczy naszego profilu, a trzecia to powiadomienia, gdzie głównie pojawiają się informacje na temat nowych przepisów. Trzy kreseczki w prawym górnym rogu wysuwają dodatkowe opcje takie jak moje przepisy, gdzie znajdziemy potrawy przygotowane przez nas na stronie internetowej. Jest też planer tygodniowy, czyli wspomniany harmonogram. Mamy ulubione przepisy. Jest też proces gotowania, gdzie znajdziemy przepisy, których nie skończyliśmy przygotowywać. Są podręczniki z instrukcjami obsługi, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych. Są to także ustawienia, w których zmienimy język i najważniejsze jest to, że jest tu dostępny język polski. Poza tym zmienimy kraj,
a także jasność, głośność, ustawienia Wi-Fi. Możemy też sparować urządzenie wyświetlając kod QR do aplikacji. Do tego są informacje o koncie użytkownika, jest też pamięć z informacją o poziomie jej zapełnienia, a także dostosowywanie czasu, po którym urządzenie ma przejść w tryb czuwania. Gdy przesuniemy niżej, znajdziemy regulację wyglądu systemu między nowoczesnym a klasycznym i ten klasyczny jest bardziej zbliżony do Monsieur Cuisine Connect, więc jeśli mieliście starszego robota i jesteście do niego przyzwyczajeni, to możecie sobie włączyć taką funkcję. Dalej możemy też sprawdzić, jakie zgody zostały wyrażone podczas logowania. Sprawdzimy informacje o sprzęcie, czyli głównie czy dostępne są jakieś aktualizacje. Możemy też przywrócić ustawienia fabryczne oraz wylogować się z naszego konta. Trochę rzeczy jeszcze możemy zrobić za pomocą aplikacji oraz w połączeniu z asystentem Google. Na te tematy mam już osobne filmy, więc nie będę się powtarzał. Umieszczam po prostu te tematy w kartach. Ogólnie jednak mogę powiedzieć, że w aplikacji są takie same przepisy co w urządzeniu, są te same kategorie czy filtry, a poza tym jest możliwość przenoszenia przepisów, czyli jak jakaś potrawa spodoba nam się na smartfonie, to możemy ją automatycznie uruchomić też na urządzeniu. Poza tym możemy skorzystać też z asystenta głosowego po połączeniu usługi Monsieur Cuisine w Google Home. Tu mamy przede wszystkim możliwość sterowania podstawowymi funkcjami, takimi jak zmiana prędkości, czasu, temperatury, czy też włączania i wyłączania ekranu. Za pomocą smartfona czasami jeszcze uda się włączyć jakiś tryb, chociaż niestety nie zawsze to działa. Dużo lepiej to funkcjonuje w połączeniu z Google Nest Hub, czyli z zewnętrznym głośnikiem z ekranem, który wspiera asystenta Google. Jednak no ani za pomocą smartfona, ani za pomocą takiego zewnętrznego głośnika nie uruchomimy żadnego przepisu, czy też nie rozpoczniemy gotowania. Tak jak wspominałem już wcześniej, do urządzenia możemy dodawać własne przepisy. Aby to zrobić, musimy zalogować się na to samo konto, co w urządzeniu na dedykowanej stronie internetowej i tam krok po kroku możemy dodać własną potrawę. O tym dodawaniu przepisów też mam osobny film, który zamieszczam w kartach, jednak pojawiła się jedna zmiana od czasu nagrania tego filmu, mianowicie te własne przepisy zaczęły też wyświetlać się w aplikacji na smartfonie. Dalej jednak nie możemy utworzyć przepisów z aplikacji, więc no podejrzymy to, co stworzymy, jednak do dodawania nowych potraw przyda się strona internetowa. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to faktycznie to bardzo funkcjonalny sprzęt. Nie ma tu praktycznie żadnej potrawy, której by się nie dało w pełni wykonać za pomocą Lidlomixa, no może oprócz smażenia większych kawałków mięsa, czy chociażby pieczenia, gdzie niezbędny okaże się piekarnik. Oczywiście byłem już użytkownikiem poprzedniej generacji tego urządzenia i nawet przygotowałem dla Was porównanie, więc no też wiedziałem, czego mogę się tu spodziewać. No i faktycznie tutaj praktycznie wszystko jest tak samo, jednak no bardziej dopracowane, system jest bardziej przejrzysty i funkcjonalny, a dodatkowo mamy większą moc i chociażby to dodawanie nowych przepisów czy korzystanie z asystenta. Najważniejsze jest jednak to, że Monsieur Cuisine Smart działa bezproblemowo i z powodzeniem rozdrabnia nawet twardsze produkty, świetnie gotuje czy podgrzewa, no i wszystkie funkcje działają tak, jak działać powinny. Jeżeli tylko trzymamy się przepisów, całość powinna wyjść bardzo dobrze, gdy jednak zwiększamy chociażby liczbę składników, ewentualnie może być potrzebny nieco dłuższy czas rozdrabniania, mieszania czy gotowania, jednak ostateczny wynik zawsze powinien być zgodny z oczekiwaniem. Monsieur Cuisine Smart bez problemu rozdrabnia chociażby kostki lodu czy zamrożone produkty, z drugiej strony świetnie sprawdza się do gotowania tradycyjnego czy też na parze, poza tym bez większych problemów ubijemy tutaj białka czy śmietanę, oczywiście pod warunkiem, że będą one z lodówki, a pojemnik suchy i czysty. Ucieranie na przykład na smoothie też sprawdza się bardzo dobrze. Może nie wychodzi ono aż tak gładkie jak chociażby w przypadku blenderów próżniowych, takich jak Tefal Ultra Blend Boost Vacuum, którego recenzję ostatnio przygotowywałem, ale jednak jest wystarczająca do uzyskania przyjemnej konsystencji do picia bez zbędnych grudek. Tak naprawdę no podczas moich testów nie znalazłem potrawy, która by po prostu tutaj nie wyszła. Korzystając z ustawień własnych też możemy sporo podziałać. Pytanie chyba, które najczęściej się pojawiało podczas moich testów, to czy można tutaj mielić mięso i tutaj faktycznie muszę powiedzieć, że często z tego korzystam i wręcz przestałem kupować już mięso mielone. Wystarczy pokroić dowolne mięso na kilkucentymetrowe kostki, wrzucić do misy, ustawić w trybie ustawień własnych prędkość 6 oraz czas 12 sekund i po tym czasie mięso powinno być rozdrobnione w konsystencji idealnej chociażby do burgerów czy sosów. Ewentualnie czasem przy większej ilości mięsa włączam taki cykl podwójnie, jednak no też to już zależy od Was, jak bardzo chcecie uzyskać mocne rozdrobnienie. W codziennym użytkowaniu bardzo przydatna okazuje się też ta rączka na przodzie. Szczególnie jeżeli wybieramy jakieś potrawy ze ścianek czy na przykład sosy, ciasta, lody czy smoothie,
to jest to po prostu bardzo wygodne, szczególnie w połączeniu jeszcze z tą łopatką, która jest dołączona do zestawu. Jeśli chodzi o trwałość poszczególnych elementów po niemal 4 miesiącach testów, to muszę powiedzieć, że jest ok, chociaż jest jeden mały wyjątek. Jest to uszczelka przy pokrywie misy, która już w poprzedniku dość często się podwijała. Tutaj początkowo nic takiego się nie zdarzało, co nawet mówiłem przy porównaniu. Jednak no w ostatnich tygodniach też już miałem ze 3 razy sytuację, że uszczelka się zsunęła, co może powodować, że przy wyższych obrotach część potrawy po prostu zacznie się wylewać. Na koniec dodam, że wszystkie elementy, no oczywiście oprócz tej podstawy robota z ekranem i silnikiem, możemy swobodnie myć w zmywarce. Przed ponownym użyciem należy całość dobrze wytrzeć, szczególnie od spodu misy, gdzie będzie kontakt z elektroniką. Poza tym do większości zabrudzeń możemy też skorzystać z tego dedykowanego trybu automatycznego czyszczenia i jeśli tylko coś nie przypaliło się za mocno, to misa powinna zostać przyzwoicie opłukana. Podsumowując, Monsieur Cuisine Smart trafia do sklepów Lidl 4 kwietnia 2022 roku w cenie 2499 zł. Szczerze mówiąc, spodziewałem się nieco niższej ceny, szczególnie że w zagranicznych Lidlach po przeliczeniu na złotówki wychodzi jakieś 1850 zł. Do tego warto mieć na uwadze, że Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny na początku tylko stacjonarnie, a o sprzedaży online niestety nic nie wiadomo. Czy warto więc kupić Monsieur Cuisine Smart w Polsce? W sumie mimo nawet tej wyższej ceny niż się spodziewałem, myślę, że ogólnie tak. Szczególnie, że jest tutaj kilka usprawnień względem poprzednika, który i tak jest słabo dostępny w sklepach. Do tego mamy asystenta Google, jest większy ekran, jest większa moc działania oraz możliwość dodawania własnych przepisów i rączka do wygodnego trzymania jedną ręką. Do tego też warto pamiętać, że to dalej jest połowę mniejsza cena niż w przypadku zakupu Thermomixa. Jednocześnie jest to też bardzo skutecznie działający sprzęt, który sprawdza się bardzo dobrze przy każdego rodzaju potrawach. Urządzenie dobrze uciera, rozdrabnia, kruszy, ubija, miesza, gotuje, podsmaża, czyli praktycznie robi wszystko to, co taki robot powinien robić. Dodatkowo wgrywając własne potrawy nie będzie już nas ograniczała liczba przepisów od producenta i dzięki temu będziemy mogli też z łatwością przygotowywać nasze ulubione potrawy. Czy do czegoś bym się tutaj przyczepił? Na pewno Monsieur Cuisine Smart zajmuje bardzo dużo miejsca w kuchni, co w mniejszych mieszkaniach może mieć po prostu znaczenie. Dodatkowo pojawiają się drobne problemy z przesuwaniem uszczelki. Szkoda też, że nie możemy łączyć z robotem kilku smartfonów jednocześnie, ponieważ działa tu połączenie tylko z jednym smartfonem. Do tego w aplikacji też przydałaby się możliwość dodawania przepisów zamiast korzystania ze strony internetowej. Poza tym w tej aplikacji dalej pojawiają się jakieś drobne problemy, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia. W ogólnej ocenie jednak uważam, że to naprawdę ciekawy sprzęt, który fajnie jest mieć w domu, stanowczo urozmaica i ułatwia przygotowywanie posiłków, więc no ja jestem jak najbardziej na tak. Monsieur Cuisine Smart zostaje u mnie w domu, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało w komentarzu. Dajcie też znać, co Wy sądzicie o tym robocie, czy Wy byście go kupili, czy uważacie takiego termorobota za coś dla Was zbędnego. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Zerknijcie też na inne filmy na temat tego urządzenia, które umieściłem w karcie. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!